Jaki to jest znak? Jak on wygląda? No to jest niebieski. Super. Proszę się samemu. Tak, czyli zgadz dlaczego? Dlatego, że za szybko wsiąść. Oczywiście, za mało gazu i za szybko sprzęgło. Teraz jak poproszę panią, żebyśmy pojechali na brzeg. Proszę, kierujemy się na brzeg. Na brzeg? No. Proszę zobaczyć, gdzie jest drogowskaz na brzeg. No właśnie. Możemy? No musimy. Nie ma linii ciągłej. I nie możemy jechać, bo jeszcze troszeczkę zajedziemy dalej. Będzie linia ciągła i tam już kompletnie nie będziemy mogli wykonać tej zmiany pasa. Panie Żeneto, jeżeli... No to musimy sobie to przerobić za chwilę jeszcze raz. Na innym miejscu. Jeździmy według znaków. Okej, okay, bardzo dobrze, że pani nie pojechała. W związku z tym, że zmieniła się sygnalizacja świetlna. Zapało nas światełko. A właśnie, dlaczego to jest światło? Dlaczego to są światła? Odpowiem tak. Mamy tutaj trzy pasy. Proszę zobaczyć na prawą stronę drogi. A czwarty pas dodatkowy to jest pas dla autobusu. I ten autobus, żeby miał swobodny wjazd, to tutaj jest taka blokada dla nas przez sygnalizację świetlną, prawda? Tu zawsze trzeba się zatrzymywać. I tutaj, jeżeli tak, jeżeli odpowiedni sygnalizator dla nas w tym momencie czerwony, to obowiązek, wiadomo, zatrzymania się. I w tym momencie autobus, jeżeli stałby na przystanku, ma tą swobodę i sobie wjedzie. Proszę. Gdzie my jedziemy teraz? No właśnie, więc kierunkowskaz musi być no troszeczkę wcześniej, to jest za późno był. I znowu mamy dosyć trudną sytuację, prawda? Mimo, że mamy swój sygnalizator do skrętu, ale mamy przejazd tramwajowy, zawsze trzeba czujność wzmożyć. Przygotujemy się do jazdy, tak? Tak. Śmiało, uciekamy, zjeżdżamy. No właśnie. Wzrok musi wyprzedzać to, co się będzie działo. Na swój pas, na swój pas. Staramy się, ruch jest prawostronny. Samochód jako nauka jazdy jest samochodem generalnie, który jedzie wolniej niż inne pojazdy. Zajmujemy prawą stronę drogi. Choć nie byłoby błędem, jakbyśmy zjechali na lewy, obowiązkowo później na prawy musielibyśmy pas zjechać. Spróbujmy sobie, przetrenujemy przy okazji zmianę pasa na lewy. Ale proponuję teraz się wstrzymać, wyłącz kierunkowskaz. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy tutaj w obrębie skrzyżowań, jest niebezpiecznie, nie wolno nam zmieniać pas. Za tym skrzyżowaniem ze sygnalizacją świetną właśnie zmienimy pas na lewy, później powrotnie, panie Żeneto, to na prawy, ok? Troszkę za szybko sprzęgło puszczone, dlatego szarpie. Można? Super. Dobra decyzja. Ale troszeczkę tak, wyłączyć kierunkowskaz na pewno i dynamika. Jedziemy z dozwoloną prędkością, nie hamujmy teraz. I następny bieg, następny bieg. To musi być, tak jest. Okej, okay. Czyli tak, hamowanie było naprawdę zbyt późne. Zaczynamy hamować troszeczkę wcześniej, dobrze? Tym bardziej pamiętajmy, że zbliża się okres taki, no jesteśmy w okresie jesienno-zimowym i takie liście, które leżą, prawda? Które spadają z drzewa, w momencie, kiedy jeszcze za chwilę spadnie deszcz, to jest moment, kiedy droga hamowania się wydłuża i cały sam moment hamowania musi być wcześniej, nie na ostatnią chwilę. Następny bieg, panie Żenetko, i naprawdę zmieniamy pas na prawy z powrotem, prosiłem. Dobrze. I teraz nie hamujemy. Wyłączyć, tak?
Chodzi o to, żeby w momencie przy zmianie pasa jechać już swoim tempem, prawda? Jeżeli tylko jest możliwość, przed nami nie ma jakiegoś zatoru. Tak, dobra decyzja. Zwolniliśmy, wiadomo, że bieg musi być inny niż... Super. Spróbujemy jeszcze raz, bardzo proszę, zmianę pasa na lewy, bo ona nie do końca mi się podoba. Więcej, 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 jeszcze więcej musi być. Dobrze było. Tylko jeszcze troszeczkę przy tej decyzji... Ja rozumiem, nie, bo w tym my sobie, my jesteśmy na granicy, ja wiem, tylko ten pierwszy moment decyzji, prawda? Jak jest decyzja, zmieniam pas, to za tym musi pójść naprawdę przygazowanie, prawda? Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Nie mogliśmy pojechać. Powiem tak, dużo elementów w tej jeździe jest niezłych, na takim poziomie już fajnym, ale kilka elementów ja na końcu jazdy omówimy później te wszystkie elementy, które były złe i nad którymi trzeba naprawdę popracować, bo one troszeczkę odstają od tych, które są na dobrym poziomie. Za skrzyżowaniem proszę zmieniamy pas na prawy. Zmiana pasa jest trudnym elementem. Dużo czasu trzeba na nią poświęcić, żeby ona była. Tak, żeby ona była swobodna i bardzo dobra, prawda? To jest moment bardzo niebezpieczny. Tak. Okej. Może być. Było łatwiej, bo samochód był dalej. Więc, ale mimo wszystko bardzo dobrze. Proszę na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, skręcamy w prawo. Dobrze. I prośba taka. Jak skręcamy w prawo, pilnujmy tego lusterka. Dobrze, bo... Ale czemu nie jedziemy? Jaki mamy sygnał? No, ale bieg. Nie, to nie jest dobry bieg. Nie. Jak się toczy samochód na dwójkę, tak jest. I teraz na pierwszym możliwym skrzyżowaniu zawracamy. Na pierwszym możliwym. No właśnie. Taki typowy znak, proszę zobaczyć, który tak. Na tych nowych drogach, które niedawno powstały albo powstają w tym momencie, są bardzo fajne rozwiązania komunikacyjne, prawda? Proszę zobaczyć, są czytelne bardzo. Tutaj mamy 4 pasy i każdy w swoją stronę. Nie ma, tu proszę zobaczyć, nie ma korku, prawda? Jest to fajne rozwiązanie. No i tyle. Nie ma we Wrocławiu tak, żeby wszędzie była taka droga. A fajnie by było. Przyzwyczaj do tych dróg wszystkich, że to jeszcze do tramwaje, to dla mnie, gdzie uczyłam się jeździć w moim mieście, nie? To no. Ciężko się przerzucić, prawda? Nie, pani Żeneto, nie. No właśnie, i teraz to jest często. Tutaj na dole. Tak. Dobra, to już otwieram. To proszę. Pani Żeneto, robimy obsługę. Otwieramy. Tutaj odkrywamy pokrywę silnika. Bardzo proszę.